Madzia Lunka! Madzia Lunka! Madzia Lunka! Madzia Lunka! Stało się co? Pamiętos, ze mi miałaś na poprzednią niedzielę kundzielu oddać? Nie słyszę. Pamiętos, ze mi miałaś na poprzednią niedzielę kundzielu oddać? Co? No mówię ci, kundziel mi miałaś oddać na poprzednią niedzielę. Nic nie słyszę. A słyszałaś? No. Sołtysiunka się wydaje. Którą? No ta od tam z Kolini, od Kunca. Od Kupisa? Nie od Kupisa, no tam, no od Sołtysa, no jak on tam się nazywał? Tam. Od Pacana. Nie od Pacana, no mówię ci od tego... Od tego Jantka bez oka, no. Którego? No tego, co tam na Kuńcu mnie, no Sołtysy mi jest przecież ci godu. A, no i co? No, ona się miała... Una się miała przecież za gmocha wydać. No. No właśnie, i w końcu z tym gmochem to już nic nie ma. Koniec. A za co? No bo słuchaj, una z tym Stefanem ci. To był inaczej. Jakim Stefanem? No tym od Kupisa? Daro ci powiem. Wiesz co, gdzie on? A słuchaj. Tym od Pacana? Tym ze Świerciny tam. Od Łukowsków, no. Od Jaciubka? Nie od Jaciubka. A może i od Jaciubka? Wiem, że on Stefan ma. A od Stefana... Jest tam jeden Stefan. No to pewnie będzie ty. No to będzie no. Ona pojechała z gmochem na kumasie, rozumiesz? Na zabawę. Gdzie pojechała? Do Międzyboża. Rozumiesz? Tam ona wcale z tym gmochem nie tańcowała, coś ty! Ale ino z kim? Ona tam się umówiła, wiesz, już z tym Stefanem, rozumiesz? Z tym Jaciubkiem. No z tym Jaciubkiem. No i ona, wiesz, i u nas te zabawy też z tym Stefanem przyjechała, rozumiesz? Już z gmocha tam miała, wiesz, już tam na gmocha a, nie a patrzała. To z tym gmochem? No gmoch teraz już mimo nikogo, nie, bezpanny się został, no. No a tym unium wiózł, a przecież podjechał pod nią ładnie na kumasie. Tym, bo on se kumasa teraz kupił, rozumiesz? Dopiero na jarmaku był, to se kumasa kupił. Od kogoś se to? Rozumiesz, on se kupił tego kumasa. No. Od tego Mańka, co go psy na miedzy zagryzły. Pamiętasz go, nie? Pamiętasz go? Nie wiem, o kogo ci chodzi. No tego, co taki psioż był też. I tak się ludzie dziwowali, że go psy zagryzły, bo on taki psioż był, nie? Rozumiesz? Te felkowe psy. No te felkowe, tam od woźnioka, rozumiesz? Wypuścił ci psy i zagryzły chłopa. A przecież dobry chłop był. No i co z tym gmochem? No mówię ci, że teraz się gmoch bez panny został. A czy on czasem nie zachodził do ty twojej? Co? Czy on czasem do ty twojej córki nie zachodził ten gmoch? Nie słyszę! Natalia Jakubczyk, witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy transmisję na żywo z jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego roku. Obchodów 30-lecia małżeństwa znanej pary celebrytów Marii Jakubczyk z domu Dybalskie i Stefana Jakubczyka. Już za chwilę w tym ekskluzywnym lokalu zgromadzą się najbliżsi i rodzina naszej znanej pary, aby świętować tę doniosłą rocznicę. Ale nim to nastąpi, przygotowaliśmy dla Państwa kilka niespodzianek. Pierwszą z nich będzie rozmowa na żywo ze znanym polskim poetą emigracyjnym Michaelem Lukasem Bajeronem Wojciechowskim. Dwa słowa na temat poety. Poeta w swych utworach kontempluje trzy wartości. Miłość, lenistwo i alkohol. Bardzo istotna jest dla niego również ojczyzna. Pomimo tego, że przebywa w Kanadzie, nigdy nie zapomniał o Polsce. Tutaj cytuję.
Poland is for me like a breath of freedom, co w dosłownym tłumaczeniu brzmi: w Polsce czuję się wolny jak dzika świnia. Halo, halo, tak, słyszę, że mamy już połączenie z Michałem Bajronem. Halo, Michale, poprosimy cię o kilka słów na temat twojej wielkiej fascynacji miłością Mary i Stefana. Oddaję mu głos. Are we live yet? Oh, okay. Witaj, droga Natale. Witajcie, drodzy widzowie. Doszła do mnie przez ocean news, że właśnie dzisiejszego dnia celebrowany jest jubileusz 30-lecia związku małżeńskiego Marii i Stefana Jakubczyków. Szanowni jubilaci, z całego serca życzę wam przynajmniej kolejnych 30 tak wspaniałych lat razem, together. Głęboko natchniony i poruszony trwałością waszego uczucia, postanowiłem wybudować mu pomnik trwalszy niż ze spiżu. Przyznam, że nie lada wyzwaniem okazać się dla mnie dobranie odpowiednich słów, by waszą historię opisać. Postanowiłem zatem skupić się na most important moment waszej historii, czyli na chwili, bez której by nas tu dziś nie być, bez której byśmy dziś nie świętować. Mianowicie w chwili, w której zawarłem ją w tych oto słowach. Się napić na odwagę. Bo ja dużo ćwiczyć do tego poematu. Napisał ci mi na Bibu linię, że mnie tak kocha jak swoją świnię. A ja mu na to na papirecku, rzęsę ze świnią, mój świnio recku, ja przepraszać, to nie jest to, pomylić się. Ja mam, na pewno gdzieś go mam. Na pewno gdzieś to mam. Proszę bardzo, inny kawałek papieru. Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? A, po co żeś ta kawalerii przyszli? Ja, przepraszam, to nie to. To naprawdę nie to. Ja może tu mieć napisane. Jeszcze się napić. Bardzo ćwiczyć, żeby to prawidłowo wypowiedzieć. Musi to być gdzieś tu napisane. Sekundka, znaleźć to za sekundę. A, już właśnie jest. Wszystkie na dancing w sobotę jadą. Zbiera się młodzież liczną gromadą. I Donna Maria w białych pończochach wsiada na motor kolegi Gmocha. I dwóch kawalerów opuszcza świerczynę. Jedzie Don Stefan zapoznać dziewczynę. Jedzie wśród nocy z Heniem Kublożem. Myśli o Marii, już czekać nie może. Któż na zabawie kulasem wywija? To Don Stefano i Donna Maria. Ciało do ciała, usta do ust, faluje w tańcu Marii biust. Donna Maria czuje, że kocha. Szepcze: Stefano, już nie ma Gmocha. Życzę wszystkim udanej zabawy i jeszcze raz wszystkiego najlepszego jubilatu. A teraz kolejna niespodzianka. Rozmowa z samym Don Stefano. Don Stefano, zajdziemy do jego warsztatu. Jest tutaj. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Moglibyśmy poprosić cię o kilka słów do kamery dla naszych widzów? No, jak trzeba. Stefano, mam takie pytanie, które myślę, że zaintryguje każdego. Powiedz nam, co zrobiło na tobie największe wrażenie podczas pierwszego spotkania? Nie wiem, inteligencja, kultura osobista Mary? Podczas pierwszego spotkania? Tak. To jest dosyć trudne pytanie, ale myślę, że aż sobie muszę zapalić. Wiem, biust, zdecydowanie biust. To zrozumiałam. Thank you.
street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. To był piorun, to była błyskawica uczuć, tak. Dlatego wkrótce doszło do ślubu, podczas którego Mary zdobyła swoim powabem serce nawet wuja Stefana. Cofnijmy się do tego wydarzenia. Pamiętasz, jak to było? Wybiało brzegach nocnymi tu. Ty mówiłeś, że jedziemy. Inni chłopcy się nie liczą. A teraz powiedz, powiedz, co mówiłeś. Zawsze ładnie wybrzeszę. A ty taką się śmiecha. To z Marysiu, jak my wałki paśli, a jak my se za stodą w kujicy je trzaśli. No, to idziemy pohulać, a potem... Idziemy. Czy pamiętasz, jak to było? Musimy prosto. Było w drzewach nad Pilicą. Ty mówiłaś, że mnie kochasz. Również Don Stefano udało się zdobyć sympatię rodziny, szczególnie Nestora, rodu Dybalskich, teścia Antoniego, choć na początku te relacje nie były proste. Nie zawracaj głowy, nie widzisz, że rozmawiam z dziadkiem. No może to i dobra okazja, żeby trochę porozmawiać. Przyglądam się tak waszemu życiu i żal mi ciebie, Stefan, chociaż jesteś obcy. Jak to obcy? No, dzień rzecz nabyta, a córka to jest córka. A wnuki? No, wnuki to nasza krew i dlatego się martwię. A, dzieci jak dzieci. No, kiedy tak przyglądam się im, to mi się króliki Jantka przypominają. Siedzą biedactwa zamknięte w klatkach i nic o świecie nie wiedzą. O lesie, o wodzie, o zwierzętach. Nie, to nieprawda. Jagoda ma czwórkę z biologii, a nie dalej jak 2 tygodnie temu byłem z nimi w ogrodzie zoologicznym. Marek miał robione zdjęcie na lamie. O, proszę. Na lamie. W naszych stronach kozy są lepsze. Kozy. Nie wszystkie dzieci mogą mieszkać na wsi albo w leśniczówce. No owszem, ja też lubię las i leśniczówkę, ale na tym świat się nie kończy, nie? W mieście są teatry, kina, muzea, biblioteki. W mieście dzieci rozwijają się szybciej i wszechstronniej. To jest naukowo stwierdzone. Bronka Banacha, dzieci wychowują się w lesie przy ojcu, a... Co zapytasz? O cokolwiek? Wszystko wiedzą. No, to nie moja wina, że Magda nie chciała tego tam... Jak mu tam, tego Banacha? Teraz nie pora tego żałować. On by w głowie zamącił. Sośninę. To się nadaje. Na meble. Wkrótce po ślubie przyszła na świat pierwsza córka Don Stefano i Mary, Anna. Radości nie było końca. Coraz większy ruch. Przedłużony czas pracy, urządzone są kiermasze. Duże kolejki w sklepach sygnalizują zbliżające się święta. Dom towarowy Centrum we Wrocławiu. Stoiska są nieźle zaopatrzone. Nie brakuje nabiału, warzyw, owoców, pieczywa i wielu innych artykułów. Największy ruch panuje jednak na stoisku mięsnym. W sprzedaży praktycznie wszystkie gatunki mięsa i wędlin. Klienci w licznych telefonach i chociażby teraz przed chwilą skarżą się, że nie ma pewnych towarów w ciągłej sprzedaży. Mam tu na myśli szynek, baleronów. Klienci chcą rzeczywiście przed świętami kupować szynkę baleron, bądź też polenwice. Jednak produkcja tych artykułów... Właśnie, no to za co chodzi? No i ja będę gniała, co no da tam. Jo i no będę gniała, ja już nie siedzi i talo i będę gniała. Szymoj tam, ja nie wiem jak tam. Nie wiecie, ej, my tak dziecko i dzieci wychowali, nie wiecie jak. Wszystko wiecie i no nie wiecie jak dziecko wyjąć. O rana! Te kurta śmierdzi, nie da się tak drze!
To były piękne, wzruszające chwile. Teraz ostatnia niespodzianka. Znane Państwu doskonale córki Don Stefano i Mary chciałyby powiedzieć swoim kochanym rodzicom kilka słów. Zaraz potem nastąpi oficjalne otwarcie bankietu. Dlatego ja z Państwem się już żegnam i życzę miłej zabawy. Dziękuję. Kochani rodzice, z okazji 30. rocznicy ślubu życzymy Wam zdrowia, miłości, samych pogodnych dni i kolejnych takich przynajmniej 30 lat. Bez kłótni, z uśmiechem, bez rozwodu. I erotico fantastico. A teraz specjalnie dla Was krótki utwór, który jest bardzo znany naszej rodzinie. Jest to w ramach podpowiedzi. Jest to utwór ulubiony wuja Johna. Tigera. Śnieżycy. Kochaj mnie nieprzytomny, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał.